Słuchajcie, dzisiaj nadszedł ten dzień. Dzień zemsty na Kitku. Ponieważ tak jak świetnie pamiętacie, Kitek wsadził mnie do więzienia na cały dzień. A teraz ja wsadzę jego i wiem, w jaki sposób go tam zwabić. Tutaj w pokoju, tak jak pamiętacie, nie było nic. Teraz oczywiście jest biurko, przyszło nam, ale biurko jest jeszcze dopiero co złożone i jeszcze nie jest kompletne. Więc nabiorę go, że coś jest z nim nie tak, że jest tam uszkodzone. Dlatego on tu przyjdzie, a ja go w tym czasie zamknę, więc idziemy po Kitka. Kitek, słuchaj, mam sprawę. Mam sprawę, wiesz? No, to jest... Czemu ty się jeszcze psu Mikołaja? A czemu nie? Święta są. Okej, okay, chodź, słuchaj. Znaczy święta za chwilę. Chodź, słuchaj, bo coś się zepsuło w biurku. Zobaczyłam, że jest uszkodzone. Serio, jest uszkodzone, chodź. No to trzeba naprawić. Ja zadzwonię coś do chłopaka, co będzie. Idź, zobacz. Ja ci pokażę, ono całe tam pękło, serio. Gdzie? No patrz, tu? Tam pod spodem. Jest włączenie. Nie, tam pod spodem, mówię ci szczerze. Gdzie? Tam głęboko, przy ścianie praktycznie. No nie, no przyjrzyj się, przecież widziałam to. A to przecież dopiero co chłopaki wstawiali, więc wypadałoby to zgłosić. To jest brudne. Nie jest brudne, przyjrzyj się. Gotowe. Znalazłeś? Nie ma tu nic, wydawało ci się. Brudne to jest. Masz rację, to musiało być po prostu brudne. Co ty robisz? Nie. Zemsta, zemsta, teraz ty przez cały dzień spędzisz dokładnie tutaj. Tutaj i nieważne, że masz tam pokoja. Nie możesz tak robić. Mogę. Nie, zgapiłaś ze mnie. Nie, to się nazywa zemsta, po czym ja czuję palce. Wow. Słuchaj, będzie fajnie, będziesz się świetnie bawił, znaczy ja się będę świetnie bawić. Proszę bardzo, kamera twoja. Możesz sobie skarżyć się do widzów, jako wiedziałem, jesteś biedny. I tak. Ciuchy więzienne, proszę bardzo. No, przebieraj się. Zemsta, tak? Tak. Dobrze, zobaczymy. No jak ślicznie. Nie gadam z tobą, nie możesz zamykać Mikołaja w więzieniu. Ale ty nie jesteś Mikołajem, ty się do niego podajesz. Źle odwróciłem kamerę przez ciebie w to. Dobra, ja już siedzę w więzieniu. Wiecie co, najgorsze jest to, że totalnie nie jadłem śniadania, napiłem się tylko kawki. No i trzeba będzie poprosić naszego policjanta. Halo, halo, jesteś? Ofinka! Słyszę, że chodzisz. Szeregowy spokój. Co tam się dzieje? Chciałbym prosić o troszeczkę jedzonka. Jedzonka? Jedzonka. Papeczkę ci nie, dobre śniadanie. Papeczka będzie na obiad. To ściki. Bo twoja była straszna. Nie, to ściki. Cieszę się, że ja lepiej gotuję niż ty. Ale no dobrze, to ściki. Chcesz coś chrupiącego? Tak, to ściki. Proszę, to ściki taki pyszny. Ja tam mam chleb tostowy. Dobrze, kupiłem. O, coś czuję, że to będzie zemsta. Mufinka, czekam na jedzonko. Jedzonka, no właśnie. Mam tutaj jakieś suche krakersy, jakieś jabłuszko, śniadanko a la więzienne, proszę bardzo, meldujemy się. Nie, nie, śniadanka. Zemsta to zemsta. O, krakersy są przynajmniej. Czemu, chciałem zwrócić, czemu tu jest dziurka? Nie będę jadł. Tu jest czemu? Dziurka, tu był robaciak. No to robaciak wejdź naokoło. Nie, to ja chcę krakers. A można wymienić jabłko na krakersach? Nie, twoje żądania są dopiero na dobre zachowanie. Słuchaj, Kitek, będziemy się świetnie bawić, przecież ja przygotowałam tutaj mnóstwo rzeczy. Przynajmniej będziesz miał wreszcie czas, żeby ze mną spędzić. Porobimy sobie biżuterię. Trzymałem tak, jabłko, które jest nadgryzione przez jakiegoś robaczka. I trzy krakersy, rozumiecie? Porażka to śniadanie. O tyle, że mam ze sobą te... O nie. O nie. 14% baterii mam. Nie jest zbyt ciekawie. Jem moje śniadanie i chyba się położę spać. Jakie spać, Kitek? Ja tu przygotowałam mnóstwo zabaw, które razem zrobimy. Ponieważ specjalnie to zrobiłam ze względu na to, żeby spędzić właśnie z tobą czas. Nie. Ja idę spać. Dobranoc. Kitek. Zrobimy to, to ci dam kitkową poduszkę. Co ty na to? I krakers. Dobra. Ostatni krakersik. Chcesz różowe czy zielone? Zielone. Słuchaj, nawet mam modelinę. No to możemy razem porobić z modeliny. I mam masę jakąś taką porcelanową. Poczekaj, a mam takie pytanie. Ile mam tu siedzieć? Zobacz, aż mi się znudzi. No chyba sobie żartujesz. Nie, no proszę. Mufinka, nie możesz tak robić. Dużo zrobimy fajnych rzeczy, to wtedy się zmęczę i cię wypuszczę, dobra? Nie. No Kitek, dawaj, nawlekaj. Dobrze kiedyś ci szło. Kiedyś do naszego sklepiku robiliśmy gratisy, pamiętasz? Robiliśmy takie pierścionki, wtedy były w ofercie, że do każdego zamówienia były tam właśnie a jak się to robiło? Pierścionki. No ty to nawlekałeś wtedy. Ale to ja wiem jak o to się kręci. Nie. A jeśli chcecie zobaczyć co mamy na sklepie mufinki.pl, między innymi właśnie takie podusie, to zobaczcie koniecznie link w opisie. A Kitek nawleka nam bransoletki przyjaźni. Ulepiłam przycisk subskrybuj, także widzowie, którzy jeszcze nie mają subskrypcji, ich koniecznie nadrobią. Jak to idzie? Może być. Wow. Teraz jeszcze druga. No jak druga? No to są przyjaźni, muszą być dwie. No to ci dołożę, mam tutaj więcej. No dobra, ale patrz, zobacz, to ty biorę to, bo ja zapytam. Dobra. Że ja się dałem nabrać na to biurko. Pomocy. Daj mi mufinkę, za krótka jest.
aż. Jestem tutaj chwilę, a już po prostu jestem zmęczony muffinką. Czy będzie mnie dużo? Chciałem pospać! Czy mogę wyjść? Nie. A teraz? Mam pomysł. Muffinka, bo mi jabłko wypadło za... Cele, mogę wyjść? Proszę. Znowu wypadło. Boko, bo już kończy nasze pracę. No daj mi wyjść! Ty mi się siusiu! Coś wymyślimy, żebyś poszedł do toalety. Tak jak ja musiałam. Czy mogę wyjść? Ja już mam swoją, teraz robimy dla ciebie. Śniadanie było tak duże, że tak jak widzicie, został tylko ogryzek z jabłka. A będę mógł wyjść wcześniej, jak zrobisz te bransoletki? Jak zrobimy dużo rzeczy i się znudzę, to tak. No ale proszę, ja muszę do kibelka. Każda rzecz będzie ci skracać czas, dobra? Proszę, że jesteśmy tutaj 24 godziny. Ile? No tak. Ja chyba sobie żartujesz. Ale bransoletka skróca o godzinę. Oddaję tackę. Bransoletkę ci zrobiłam. Dobra, mam. Proszę bardzo. A wejdzie na moją rękę? Nie, nie zepsuj, bo się no właśnie, coś mi się wydaje, że no, nie wejdzie. Fajno. To nie wejdzie! Au! Serio, różowa. Mamy takie same. Różowa? No. Dlaczego różowa dla mnie? Ja mówię, odejmujesz mi godzinę. Dobra. Nudzisz się, Kitek? To słuchaj, mam dla ciebie zajęcie. Słuchaj, ja musiałam skakać przez 2 minuty, ty będziesz skakał przez 3. Zostaw okno. Jesteś zamknięty. Przypominam. A w sumie to ja nie wejdę, jak ty masz tam zamknięte drzwi. Dobra, co mam zrobić? 3 minuty skakać na jednej nodze? Tak, czekaj, idę po stoper. Nie, nie mogę. Jesteś, Kitek, gotowy? Ale dostanę jedną rzecz w zamian. Co ja za to dostanę, że będę skakać? Zastanowię ja nie skaczę, jak nic nie dostanę. Zastanowię się. Jak zastanowisz się? Nie, ja chcę wiedzieć. Startujemy. No dawaj. Wow. Ambitne. Dobra, jak mam skakać, tak? Wygląda jak pajacyk. Dobra, ale co dostanę, Mufinka? Mogę sobie wybrać jedną rzecz? Dobra. Nie robimy kółeczek, nie robimy kółeczek. Ja bym chciał, jeżeli mi się uda, taką pizzę. Co? Pizza? No, już mnie boli. A mogę zmieniać tak jak ty? Możesz. Nie, no dobra, a tak szczerze to chciałbym mieć możliwość pójścia do toalety, ale to nie koniec. Chciałbym też dostać komputer tutaj, żeby mi się nie nudził, żeby było fajne więzienie, zrobił takie wieś... Super! Dobra, znacie mi już. Ile? 3 minuty minęły. Minuta. Jaka minuta? Już po sobie żartuję. Minuta, widzowie. Nie, no już na pewno 2. Ile jest? No ile jest? 1,5. 45. Żyjesz? Boję się. Nie chcę, że się wywróciłem, więc nie dostanę łazienki, ani pizzy. Chciałem pizzę. To było głupie, że zacząłem się kręcić. Mam pomysł, co zrobimy, ale po cichu. Ponieważ się zmęczyłeś, dam ci trochę wody w twoim kubeczku. Okej. Proszę bardzo. Daj mi wodę. A co? Woda? Tak. Dobra? No tak. Kitek. Okej, dziękuję. Dziękuję, dobra. Dziękuję. Czy więcej kciuków do góry, tym mniej Kitek będzie tu siedział. Mówiłeś troszeczkę prywatności? A, sorki. No, dziękuję. A ja mu przygotowałam Milky Box jako taka nagroda pocieszenia, że tyle skakał. Otworzę teraz okno i się schowam. Czy się rozmieszcza? Jak tu przyjdzie, to uciekniemy. Nie, uciekamy! Uciekamy! Pokaż! Co? Stój! Zszło się dzieca. Koniec, spędzasz. No weź, przestań, no. Skrzyczny. Nie, no nie możesz tak. Słuchaj, bo ja mam dla ciebie coś. Słuchaj. Plan był dobry. Ponieważ skakałeś dość długo, ale nie wygrałeś swoich 3 minut, to masz Milky Box jako pocieszenie. Dobra, dzięki. Plan był dobry. Znaczy, wiecie co, nie przemyślałem, że ja i tak stąd nie wybiegnę. Otwieramy Milky Boxa, a w nim je... Oczko. Czerwone oczko. Ale plus jest taki, że mamy czekoladki. Na później sobie zostawię. Nasze zapasy trochę się kurczą. Klawisz do mnie poszedł, czekajcie. Wszyscy kręć się! Co? Czy to jest kotek? Kotek? Po co mi kotek? Masz tam jedzonko. Jedzonko? Ka, ha, ha, ale śmieszne. Jedzonko mam. No tam były cuksy. No to chyba je zjadłeś, zanim mi je dałaś. Żartujesz, że je zjadłeś. No nie ma, nie było tu. No jest nagrane wszystko! Nie ja było! Nie, mówię, już nie było, Muffinka, no daj mi coś! Ja chcę pizzę! Pizza. Pizzę. To mogę ci coś upiścić. A co dobrego? Tościka bym zjadł, takiego pysznego tościka, tam jest chleb. Pamiętasz tą pawkę, co mi zrobiłeś? Pamiętam, była bardzo dobra. Tak, nie zjadłam jej. Ale to twoja wina. Ja chcę do toalety. Co? Do toalety. Do toalety chcesz? Wiem, że nie dałem rady, ale się starałem. Dobra, no to chodź. Ja mam taką w sumie zabawę dla ciebie. Jeśli zrobisz to, o co cię poproszę, to zgodzę się, żebyś poszedł do toalety. A co to jest? No chodź, usiądź tu. Usiądź tu i zamknij oczy. I daj mi jedną rączkę. Tam? No, daj. Dobra. Zamknij oczy. Zamknąłeś oczy? Okej. Okay. Nie otwieraj ich, dobra? Ja ci teraz założę bransoletkę przyjaźni kolejną, bo zrobiłam przed chwilą. Czuję. No co ty?
Za małe są na mnie. No, takie kupiłeś. No, dobra, słuchaj, pójdziesz do toalety, jak zrobię ci tatuaż. No. No tak? Ja, nie. Gdzie? Tu możesz. Zrobimy ci team muffinki. Nie, tylko jedną kubkę. Nie patrz, miałeś zamknąć oczy. I skończone. Proszę bardzo, mamy tutaj tatuaż team muffinki, muffinkę i przycisk subskrybuj. Właśnie tak się zastanawiałem, dlaczego tak długo ci to zajmuje. No, no kubkę ci zrobiłam. Serio? No dobra, możesz iść. Jak z tym? A gdzie masz klucze? Nie. No ja to wzięłam z swojego pokoju. Żartowałam. Mam. No dobra, już cię wypuszczam. No bądź wolny. Proszę bardzo, leć! Niczym ptak. Dobra, zapinamy cię teraz, żebyś się nigdzie mi po drodze nie wymknął. Żebyś też nie mógł zbytnio grać, bo jednocześnie trzymanie myszki i klawiatury byłoby ciężkie. A jak grać w łazience? No właśnie, żebyś ci jakiś głupich pomysłów nie miał. Sierżant mówi, komu na ciebie oko, więc lepiej nie rób żadnych głupich rzeczy. Dobra, panie sierżancie, czy ja mogę już wyjść? No dobra, wychodź. Ale proszę mnie odstawić, nie wyjdę stąd, no. Dobra, trzymaj. Leć, leć, bo cię trzymam! Dobra, to ja idę do łazienki. Gracja łabędzia. Dobra, cześć wszystkim. Słuchajcie, jesteśmy w łazience. Teraz musimy obmyślić plan, jak stąd uciec. Zamkniemy mu drzwi do jego komputerka, żeby go nie kusiło po drodze. Z powrotem. I przygotujemy kolejne rzeczy. Naprawdę nie chciałabym się iść do łazienki. Tylko zobaczymy, czy mamy jakieś przydatne rzeczy, które mogą nam się przydać do wyjścia. Zrobiłem sobie papier toaletowy do więzienia. Chodź tu do mnie, Reginko. Dobra, mamy papier i teraz muszę go jakoś przemycić. Go z tyłu jako ogon i idziemy. Musimy już wychodzić stąd. Cześć. Co on robi tyle czasu? Kitek! Co tak długo? No ja już skończyłem. No to otwórz drzwi. No już otwarte są, pomożesz mi, bo ja nie mogę. No bo ja mam ręce skute i trzymam kamerę. No cześć, jestem. Dobra, już mogę iść. Co zrobiłeś nie tak? Nie, nic, powiem tylko się zrobić. Co tam zrobiłeś? No nic nie zrobiłem. To ja idę już do celi, dobra? Dobra. Podejrzany. Kitek, co ty tam masz za sobą? Co ty masz tutaj? Kitek, co ty tam masz? Krakersik, ukradłem. Żartujesz. Co mam? Ale chciałam ci dać te krakersy. Co masz z tyłu? Nic. Odwróć się. Nie mam nic. Odwróć. Tu matko, jakieś pupy rajdo. No mam. Pokaż, co masz tam. Nie mam. Szybko. Nieważne. I masz rozkute kajdanki. O, otworzyło się. Mam za dużą rączkę. O, patrzcie, co mi mufinka zrobiła. No co masz z tyłu, no? Papier. Po co ci papier? Nie wiedziałem, co zabrać z łazienki, więc biorę papier. Możesz zrobić z siebie mumię? Nie pytam. Robimy teraz kitkowi rację, czyli jedzonko mu robimy więzienne. Chciał to stać, to zostanie suchego tościka. A to są w ogóle kwiatuszki, które dostałam od Superpolci, tylko że no już troszkę zmiędły. I nie miałam wazonu, więc poradziłam sobie miską. Robimy! Ja sobie powoli już zaczynam szykować obiadek, a Kitkowi dajemy tego tutaj tościka. Kitek, jesteś głodny? No. To mam coś dla ciebie. Chodź zobaczyć. Co jest? Tościk? No. Bez niczego? Tak. Dlaczego jest pusty? Bo jesteś w więzieniu. Kapiolowy. Wiem, porobiłam. Co ty tam robisz z papieru? Kitek, co to jest? Pokaż to. No na początku próbowałem zrobić linę, ale się okazało, że... Więc postanowiłem, że będę robić samolinciki. Potrzebuję jeszcze długopisu. A i chcesz napisać? No. Żeby będę wyrzucał je przez okno z napisem pomocy. Wiesz, że mamy moskitierę. Nie przemyślałeś tego. To będę rzucał w ciebie. Wow. Nie wiem, po co ja wziąłem. Żeby ucierać łzy. Baw się dobrze. Ja idę sobie zrobić jedzonko. Chodź, Kitek, zrobisz wielki unboxing. Przydało się. No widzisz? Pamiętasz, jak otwieraliśmy kalendarz adwentowy ze skarpetkami? To firma Many Morning wysłała jeszcze coś dla ciebie. Już jest na twój rozmiar. Zobacz. I pokaż, co takiego masz. Paczkę? Tak. I pokaż, co tam masz. No w sumie moje już są stare i zniszczone. No. Wymień sobie można jakieś. Chcę. Pokaż, jakie masz. Chcę te. Cieszysz się? Pocin. Przydadzą się. Będzie mi cię pod stópki. O, jakie surki. Mega. Będziesz miał przyjaciela. Rozumiem, że mam was teraz zostawić na jakiś czas. Dobra, zostawiam was, bawcie się dobrze. Trochę pomontowałam filmiki dla was, a teraz stwierdziłam, że Kitek w sumie może coś dla mnie narysować. Kitek, czemu zgasiłeś światło? Halo, co ty śpisz? Bo śpię. Bo tylko pokaż się, bo cię nie widać, wstań. No chodź, wstań. Przecież mówię do ciebie. No wstań! Mówię do ciebie! Wstań! Ubrałem się. Mamy dla ciebie kolejne zadanie. Wyglądasz, jakbyś faktycznie był w więzieniu, mateczku. Narysuj mi tutaj muffinkę, skrócę ci czas. Ale, o tak? No, dobra. Proszę bardzo. Ale ma być ładna. Ale skarpeta. O mateczku. Muffinka ma jedną nóżkę. Twarzyczkę ma taką ładną. Ale to miała być babeczka. Muffinka powiedziałeś? No faktycznie. No i co, jak ci wyszło? No pokaż. Rysunek ci muszę dać. Popach, muszę i zamiana aparatami, bo ten jest dla mnie za ciężki. Poszłam sobie gdzieś. Widzicie, ciemno jest. Halo? Halo? A, co to jest? Muffinka?
Teraz ty się przestraszysz. A! Jak jesteś straszna. Wiem. Popinka! Co ty robisz? Nudzi mi się. Co ty kleisz? Mi się nudzi. Odklejam. Co ty klejasz? Twoją krawę. Będę mógł wyjść? Tak, bo mi się nie nudzi. Będę mógł wyjść! Koniec. No nie mogę go zarwać. Ale naprawdę? Ktoś czuje, że mnie oszukujesz. Ale mi się coś podoba. Nie wiem, coś pomyślałem. Okej, okay, wychodzimy. No dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Kciuk w górę dla Kitka, bo wytrzymało. I że ja wytrzymałam, bo już mi jakoś tak smutno w mieszkanku. Także Kitek wychodzi, ja próbuję to zdjąć, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Wyziaki, pa! Dobrze, że Mufinka nie znalazła moich kolegów. Kitek, z kim ty gadasz? Co?